O tym, gdzie wzoru idealnej kobiety szukają kobiety, a gdzie ten ideał znajdują mężczyźni, o tym opowiedzą jedni i drudzy. Gdzie ideału szukają kobiety? Moim ideałem kobiety, na którym według mnie warto się wzorować, jest dzielna kobieta z przypowieści Salomona z 31 rozdziału. Dobrze zorganizowana, pracowita, energiczna, przedsiębiorcza, mądra. Troszczy się o swoją rodzinę, ale myśli też o innych ludziach, jest życzliwa. Bardzo podoba mi się określenie dziarskość i dostojność jest jej strojem. Przypominam sobie te słowa, kiedy brakuje mi energii, kiedy nie chce mi się nic robić. Ta kobieta jest ciągle aktywna, działa, nie siedzi, nie traci czasu, angażuje się w tak wiele rzeczy. Widać, że wie, czego chce, co powinna robić, dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków i w dodatku wypełnia je z radością. To jest właśnie dla mnie inspiracją, zachętą, przypomnieniem, że z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość, czyli nie przygniatają jej problemy, nie zniechęcają trudności. Jest zadowolona z tego, czym się zajmuje, co posiada, jak wygląda jej życie. Jest pełna nadziei na przyszłość, a to wszystko wynika z tego, że ufa Bogu. W Biblii jest wiele kobiet, które są dla mnie wzorem. Na dzisiaj wybrałam jedną, jest to Maria, która jest siostrą Marty i Łazarza. Jest ona dla mnie takim symbolem kobiety, która w danej sytuacji wybiera właściwą cząstkę, takie dobre zachowanie, które procentuje. Pamiętamy sytuację, kiedy odwiedził ich Jezus i to właśnie Maria siedziała u Jego stóp i słuchała z uwagą słów Pana. W tym czasie Marta krzątała się i zajmowała się sprawami gospodarczymi. A właśnie Maria wybrała to, co w tym momencie było najważniejsze, czyli być przy Jezusie i słuchać Jego słów. W praktyce jest to często taka sytuacja, kiedy staram się wybrać na dany moment odpowiednie zachowanie, czyli czy spędzić czas z dziećmi, z mężem, przy jakimś wspólnym robieniu czegoś, na przykład pieczeniu ciasteczek, czy oglądaniu filmu, czy raczej bym skupiła się na posprzątaniu łazienki. Ja jestem skłonna właśnie wybrać tą pierwszą rzecz, bo bardzo zależy mi na budowaniu relacji, na tym, byśmy razem fajnie ten czas spędzali, a łazienkę mogę posprzątać innym razem. Ta postawa Marii jest ważna dlatego, że często my kobiety mamy wiele obowiązków, właśnie takich praktycznych typu gościnność, która jest bardzo dobra i zresztą Słowo Boże pochwala to, że powinniśmy być gościnne. Także gospodarność i wiele innych takich praktycznych cech, ale w zestawieniu z tymi sprawami nieziemskimi, z sprawami bożymi, powinnyśmy po prostu odłożyć sprawy ziemskie i słuchać Jezusa. To jest bardzo ważne, żeby te sprawy Boże w naszym życiu były o wiele, wiele ważniejsze niż te tutaj na ziemi. I to jest właśnie ta dobra cząstka, którą wybrała Maria. Mój ideał kobiety to kobieta opisana w pierwszym liście do Tymoteusza w rozdziale 5, wersety 9-10. Wprawdzie jest tam mowa o wdowach, ale te wdowy tam muszą mieć pewne cechy, szlachetne uczynki, tak to jest tam nazwane. I na przykład muszą mieć dzieci wychowane, gościny udzielać, prześladowanych wspomagać. I wszelkie dobre uczynki tam trzeba sprawować, ale zawsze jak sobie myślę o tym, jak chciałabym, żeby mnie wspominano, kiedy mnie już nie będzie, to właśnie bardzo chciałabym, żeby właśnie tak mnie wspominano, że to wszystko robiłam i że robiłam to dla Boga i z serca. Co cenisz w byciu kobietą? W
byciu kobietą cenię bardzo to, że właśnie tak naprawdę bardzo dużo od nas zależy. To my tworzymy atmosferę w domu, to my jesteśmy odpowiedzialne za to, żeby to było miejsce, gdzie i mąż, i dzieci miło spędzają czas. Dlatego uważam, że naprawdę fajnie być kobietą. W jakie kłamstwa wierzyłaś na temat swoich ról? Kiedy wyszłam za mąż, to chyba największym kłamstwem, w jakie wierzyłam, to było to, że może nawet nie uświadamiałam sobie tak do końca tego. Znaczy myślałam o sobie lepiej niż w rzeczywistości było. Myślałam, że no ja robię swoje 100%, a mąż swoje. Ale tak naprawdę robiłam swoje 50% i oczekiwałam, że no owszem, mogę coś zrobić, mogę być taka, mogę się zmienić, mogę postąpić tak czy inaczej, pod warunkiem, że mój mąż będzie dla mnie uprzejmy, powie mi odpowiednim tonem, poprosi, no nie wiem, można wstaw właściwy, można to sobie wszystko dodać i tak sobie po pewnym czasie dopiero uświadomiłam, że no właśnie, to nie jest jednak 100%, tylko to jest zawsze te 50% i że tak naprawdę to jest nawet takie warunkowe, że no będę taka jak trzeba, pod warunkiem, że mój mąż też tam wypełni swoją rolę. Kiedy sobie to uświadomiłam, swój błąd w myśleniu, to naprawdę zauważyłam dużą zmianę i właśnie w tym, jak zaczęłam szanować swojego męża, no i też właśnie jak zaczęłam patrzeć też na siebie, że zrozumiałam, że moja rola jest naprawdę bardzo ważna i właśnie nie zależy od nikogo, tylko to jest właśnie moja rola. Ja za to odpowiem, jak ją spełniam przed Bogiem i to było naprawdę uwalniające dla mnie. Jak widzisz swój cel jako kobieta? Dla mnie taką podstawową misją jako kobieta, jaką ja mam w tym momencie, to jest po prostu bycie dobrą towarzyszką mojego męża. Chcę być dla niego dobrą żoną, chcę tworzyć taki dom, do którego mąż będzie chętnie wracał i będziemy tutaj razem z dziećmi miło spędzać czas. Myślę, że to jest ważna misja dla kobiety, by dać swoim dzieciom przykład szczęśliwej, uśmiechniętej, zadowolonej żony. Gdzie mężczyźni znajdują swój ideał kobiety? W czym życie męża jest lepsze dzięki temu, że ma obok siebie właśnie tą kobietę? Dzięki temu, że mam żonę, jestem człowiekiem bardziej łagodnym, bardziej wyrozumiałym, bardziej cierpliwym. Myślę też, że bardziej taki delikatny w obejściu. Moja żona sprawiła, no wtedy to była moja dziewczyna, czy obiekt moich westchnień. Dzisiaj już mówię, moja żona Marzena z perspektywy, no iluś tam wielu, wielu lat. Ona przywróciła mi wiarę w ludzi. Ja, choć byłem nastolatkiem, wtedy tam powiedzmy gdzieś 18, 19, ten wiek 17, to traciłem wiarę w ludzi. Myślałem, że ludzie to rzeczywiście nie są godni zaufania. Ludzie zdradzają, ludzie okazują się nielojalni, nieuczciwi i tak dalej, i tak dalej. Marzena to był pierwszy człowiek, dziewczyna, która rzeczywiście spełniała wszystkie moje oczekiwania i okazała się rzeczywiście osobą lojalną. Także to, że ludzie są źli i tylko źli, to ona jako pierwsza z tych ludzi spoza najbliższej rodziny, ona rozwiała ten mit, czyli dzięki temu stałem się człowiekiem weselszym, bardziej pełnym różnych pomysłów na życie. Ale to nie tylko to. Gdybym miał określić, co się stało, kiedy związaliśmy się ze sobą na stałe, to powiedziałbym, że jak gdyby zyskałem drugi umysł, że mój umysł rozciągnął się i objął też jej myślenie, że razem rzeczywiście stanowimy jedno, nie tylko tam fizycznie, psychicznie i tak dalej, ale przede wszystkim myślowo.
to jest chyba coś niezwykłego. Trudno mi to opisać, ale to jest przeżycie, które do dzisiaj mi towarzyszy. No oczywiście bez mojej żony nie byłbym ojcem i nie cieszył się tak wspaniałym przychówkiem, czyli trójką dzieci, które razem wychowaliśmy. A nie było łatwo. Dzięki temu, że mam swoją własną żonę, którą mnie bardzo dobrze i doskonale zna, czuję, że jestem lepszym człowiekiem. Wiem, że jestem lepszym człowiekiem, bo ona jest jak zwierciadło dla mnie, mojego życia, mojego charakteru i dlatego, że mnie tak bardzo dobrze zna, nie da się przed nią niczego ukryć i to mnie pomaga, bo ona mnie pokazuje, gdzie jestem jeszcze niedoskonały, gdzie mam się poprawić i też jest bardzo dużą zachętą dla mnie, bo jest bardziej doskonała dla mnie w niektórych sferach życia, w których jeszcze powinien poprawić się i to bardzo mnie zachęca do działania, do poprawy. Aniu, moja kochana żono, jestem Ci bardzo wdzięczny, że kiedy jest taka potrzeba, kiedy ja w swoim życiu mam jakiś kryzys, czy zdarza mi się chwilowo dryfować, to Ty jesteś taką osobą, która pomaga mi wrócić na właściwe tory. Dziękuję Ci, że jesteś osobą wiary i osobą zasad, wiary w Boga, w Jezusa Chrystusa i osobą, która, jak wiem, jak widzę, całe swoje życie chcę związać z Bogiem i z Jego zasadami. To też mi pomaga w różnych chwilach. No i cieszę się, że taką osobę mam przy sobie. Jestem dzięki temu naprawdę spokojny o przyszłość swoją, naszej rodziny. Dziękuję Ci też, że w sytuacjach, gdy ja, choć wyglądam na człowieka spokojnego, ale zdarza się, że nerwy mnie ponoszą, szczególnie gdy chodzi o wychowywanie naszych córek, to Ty też w takich momentach pomagasz mi. No i jesteś taką osobą, przy której mogę się wyciszyć, odpocząć, trochę spojrzeć z innej strony na trudne sytuacje. Ania wybitnie przyczyniła się do tego, że z chłopca stałem się mężczyzną, który dużo lepiej rozumie, że problemy są od tego, żeby je rozwiązywać. Także Ania odegrała w moim życiu taką rolę, odegrała i odgrywa rolę takiego programu naprawczo-rozwojowego. Dzięki mojej żonie więcej widzę, głębiej sięgam, potrafię, nauczyłem się budować głębsze relacje, nauczyłem się otwarcie rozmawiać, nie? Bo kiedyś to był dla mnie duży problem. Dzięki temu, że mam żonę, to na pewno jestem lepszy w byciu mężem. Spełniam się jako mężczyzna. Spełniam się też dzięki żonie jako ojciec. Na pewno to jest też dużym ułatwieniem w życiu. To już nie jest takie życie hulaszcze jak kawaler, tylko to jest ustatkowane już życie. Dążymy do spokoju, do właśnie spełnienia takich wyższych celów, jakie przewidział dla nas Bóg. Na początku chciałem przeprosić za ten mój ubiór, raczej nieodpowiedni do dzisiejszej sytuacji, ale zostałem zobligowany do nadawania w ścisłej konspiracji. I moje wyjście do sadu w garniturze mogłoby budzić jakieś podejrzenia. Chciałem dzisiaj trochę opowiedzieć o moim małżeństwie z Wiesią. Małżeństwem jesteśmy już jakiś czas, od 36-37 lat, na tak zwane dobre i złe. Bardzo wiele zawdzięczam mojej żonie. Najbardziej jestem jej wdzięczny za to, że jest ze mną w każdej chwili. Za trójkę dzieci, które mi dała. No i przede wszystkim za to, że dzięki niej dzisiaj Chrystus jest moim Zbawicielem. Oczywiście nie umniejszam tu zasług Piotra Setkowicza, dzięki któremu usłyszeliśmy razem z Wiesią od niego dobrą nowinę, ale to Wiesia pierwsza się nawróciła i była dla mnie takim motorem, siłą napędową na drodze prowadzącej do Jezusa.
Niedawno rozmawialiśmy z Wiesią, jak wyglądały nasze poranki w czasie, kiedy jeszcze pracowaliśmy. No to nie było czasu w zasadzie na nic. Rozmijaliśmy się w biegu do i z łazienki. Każdy się śpieszył, no, żeby zdążyć do pracy. No dzisiaj, kiedy już jesteśmy na emeryturze, no to jest inna jakość. Razem rano wstajemy, razem chwalimy Boga, razem jemy śniadanie. No i potem razem idziemy często do wspólnej pracy. No jeśli jakieś robimy inne roboty, każdy jakąś tam swoją, to i tak wiem, że gdzieś jest w pobliżu i tam i wystarczy tylko zawołać, ona na pewno za chwilę do mnie przybiegnie. Jakie cechy najbardziej cenię w swojej żonie? No, na pewno na pierwszym miejscu wymieniłbym wytrwałość. Wytrwałość i determinację w dążeniu do celu. Moją żonę cenię za konsekwencje przede wszystkim. Cenię właśnie też za to, że konsekwentnie buduje taką postawę bycia dobrej żony w sobie, że się bardzo stara, że pokazuje to, że właśnie chce być tą dobrą żoną, chce się zajmować domem, chce się zajmować naszą córką. Cenię ją za mądrość, cenię za wytrwałość, cenię za to, że daje mi motywację do różnych rzeczy. U swojej żony cenię to, że jest osobą, która naprawdę poświęciła swoje życie naszej rodzinie. Jest osobą, która zrezygnowała ze swojej kariery zawodowej, która oddała się właśnie wychowaniu naszych córek. Jest osobą, która naprawdę bez narzekania poświęca swój czas, często robiąc potrzebne rzeczy, potrzebne przy domu, przy rodzinie, czy wieczorami, czy niedosypiając, czy zarywając noce. Bardzo to cenię w swojej żonie. Wiem, że naprawdę jest wspaniałą kobietą, kobietą, którą właśnie, która jest opisana w Biblii, taką dla mnie jesteś kobietą. No, Ania jest bardzo pracowitą i bardzo wszechstronną kobietą. Więcej myśli o innych niż o sobie i to widać w jej działaniu, to mi bardzo imponuje. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Jest wspaniałym wzorem dla swoich córek, ale nie tylko dla swoich córek. I no, przyjemnie jest mi, kiedy na to patrzę. Dzielna kobieta, trudną taką jej wartość przewyższa perły. I tam to jest ostatni rozdział przypowieści Salomona, 31. I tam Salomon pisze właśnie o kobiecie, która jest bardzo zaradna, bardzo pracowita, dba o domowników, ale nie tylko o domowników, jest mądrze mówi, daje dobre rady, nie? Taka, no dzisiaj to już coraz trudniej. Tu wtedy Salomon pisze o tym, że trudno taką, jej wartość przewyższa perły. No dzisiaj jest jeszcze trudniej, ale ja tego właśnie w życiu doświadczam. Najbardziej mojej żonie cenię gorliwość i zaangażowanie do sprawy Bożej oraz naszego Kościoła. Lubię się, widzę też dużą potrzebę służenia innym. Zauważyłem tak, że Wiesia bardzo lubi wycieczki, szczególnie samochodowe i szczególnie takie, w których jestem ja. I z tego tak wnioskuję, że no chyba mnie lubi moje towarzystwo, no i mnie lubi. Codziennie dziękuję Panu Bogu za to, że mi Ciebie dał, Wiesiu, za żonę. Chwała Mu za to. Amen. Jak możesz pomóc swojej żonie, by czuła się lepiej i spełniała w swojej roli? No, na pewno bardzo pomocne dla mojej żony jest to, jak ją doceniam, jak zauważam jej codzienny trud w wychowaniu dzieci, czy w swoich takich domowych obowiązkach, jak również oczywiście pomoc przy nich. To
biorę na siebie wtedy pełną odpowiedzialność za wszystkie trudne decyzje. Na pewno też za finanse biorę odpowiedzialność, ale przede wszystkim też odpowiedzialność za to, żeby żona czuła się przeze mnie kochana i wspierana na co dzień. Myślę, że ważne jest, żebyśmy wsłuchiwali się w to, co żona ma nam do powiedzenia. Żebyśmy nie byli takimi mężami czy takimi mężczyznami, którzy idą do przodu, mając swoją wizję i w ogóle nie oglądają się na uczucia, na myśli, na potrzeby tej drugiej osoby, z którą związaliśmy swoje życie. Myślę, że powinniśmy wsłuchiwać się w głos swoich żon i rzeczywiście poważnie brać pod uwagę ich uczucia, oczekiwania, myśli. Na pewno nie zawiedziemy się, tym bardziej, że no ja osobiście tak myślę, że mam bardzo mądrą żonę, na której można polegać, ale myślę, że i wielu z was takie żony ma. Także bądźcie mężami, którzy potrafią wysłuchać i wsłuchać się w głos waszych żon. Gdy Marzena jeszcze nie była moją dziewczyną albo była nią bardzo niedawno, no to nadskakiwanie jej to był cały mój świat. I rzeczywiście tylko o niej myślałem, tylko za nią wzdychałem, tęskniłem i tak dalej. Ale jesteśmy już tam kilkadziesiąt lat po ślubie, a od początku znajomości to już nawet nie pamiętam. No tam trochę pamiętam. I dzisiaj wyzwaniem dla mnie jest codziennie tak ją witać rano, tak kochać przez cały dzień, tak okazywać jej czułość, jakby była tą moją dziewczyną z tych pierwszych westchnień w szkolnej, licealnej ławie. To nie jest łatwe. Każdy mąż, szczególnie tak doświadczony jak ja, wie o tym, ale każdego dnia dziękuję Jezusowi, że mogę to robić z całkowicie szczerym sercem. Oczywiście nie jestem doskonały, też niekiedy krzywdzę żonę, czy mówię o jej przykre rzeczy, ale to jest zdecydowana mniejszość. Normalnie to dzięki Bogu mogę każdego dnia, wow, mogę ze szczerego serca zachwycać się swoją żoną tak, jak tamtą dziewczyną w poprzedniej epoce. Powinienem poprawić się, myślę, że w takim obszarze okazywania jej tego, że jestem jej wdzięczny, okazywanie jej miłości, bo czasami tego nie robię, czasami zapominam. Także w tym, myślę, powinienem się poprawić i może z tej okazji wtedy powiem, że bardzo cię kocham, Kasiu, i doceniam to, co robisz i jesteś dla mnie mega zachętą. Powinienem więcej otwarcie, a nie doceniać. Bo przyzwyczajamy się do dobra, do dobrych rzeczy i traktujemy to jako oczywistość, ale no, warto się zatrzymać i zastanowić, nie? I tak dostrzec to dobro, jakie Bóg mi wrządził, dał, nie? I okazywać to, więcej doceniać.